21 listopada wspominamy świętego Agapita, męczennika z Palestyny. Święty Eusebiusz z Cezarei w swojej historii zaświadcza, jak też jeszcze w kilku innych źródłach, że Agapit był chrześcijaninem żyjącym w Palestynie. 20 listopada 306 roku w Cezarei Palestyńskiej, położonej nad Morzem Śródziemnomorskim, odbywały się igrzyska ku czci cesarza rzymskiego Maksymiana, tym bardziej huczne, że wystawione w dniu jego urodzin. Przygotowano wiele atrakcji dla ludu. Przewidziane były też walki chrześcijan ze zwierzętami. Na arenę wprowadzono m.in. Agapita. Wcześniej już kilka razy wyprowadzono go na stadion. Kończyło się jednak zawsze na pogróżkach. Być może sędzia oczekiwał, że wyprze się wiary i zostanie ułaskawiony lub chciał przeznaczyć go na większe tortury. Tego dnia wyprowadzono go na arenę w obecności cesarza Maksymiana. Wraz z nim szedł niewolnik, który zamordował swojego pana. Cesarz Maksymian uwolnił zabójcę, darował mu życie i przywrócił cześć. Agapitowi także obiecywał wolność, ale pod warunkiem wyparcia się wiary. Agapit potwierdził odważnie i z radością, że jest chrześcijaninem, że wierzy w Boga. Głośno wyznał gotowość poniesienia tortur i śmierci z miłości do Pana Jezusa, po czym podbiegł do wygłodzonej niedźwiedzicy. Ta poturbowała go. Był ciężko pokaleczony, ale jeszcze żył. Zawleczono go ponownie do więziennego lochu. Następnego dnia jego nogi obciążono kamieniami i utopiono go w morzu. Męczeństwo świętego Agapita potwierdza martyrologium rzymskie pod datą dzisiejszą, czyli 21 listopada. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Agapit aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.